Dzień dobry kochani, dzisiaj jest 30 czerwiec, chyba wtorek, chyba. Nad takim jeziorkiem sobie dzisiaj nocowałem, tam jest droga szybkiego ruchu, a nawet mi to specjalnie nie przeszkadzało, natomiast jakiś ptak, nie wiem, tak piszczał jak pies, najpierw myślałem, że jakiś mały szczeniak, a to się okazało, że to ptak. No ale potem się do niego przyzwyczaiłem i usnąłem. Pogoda na razie jest bardzo ładna, tylko wiaterek troszeczkę jest mocny. Mam nadzieję, że się uspokoi, bo tak będzie mi wiało prosto w twarz. Tam jest Antek, tam namiocik już przygotowany, wszystko powyciągane, przygotowane do zwinięcia. Jeszcze śniadanko muszę zjeść. Nie najgorsze miejsce. Bywały lepsze, no ale trzeba się godzić z tym, co jest. Ale widokowo bardzo piękne. Wygląda jak nasze Bieszczady nad Soliną. Na razie, kochani, do następnego. Opuszczam to miejsce. Jest 9:40. Troszkę późnawo, ale jestem na wakacjach przecież, tak jak mówi Marzenka. Mam sobie szanować swój czas i dobrze się bawić, to też właśnie czynię. Jeszcze tutaj tylko bananiki poprawimy, sakwie. Antek zapakowany, panel podłączony, sprawuje się wyśmienicie, Państwu powiem Wam. All powers. Sprawuje się wyśmienicie nawet przy takiej pogodzie, gdzie jest nie za bardzo słońce, tak jak wczoraj, to naładował mi powerbanka 30 000 mAh do 3/4, no tak troszkę powyżej połowy może, no ale naprawdę spisuje się rewelacyjnie. To trzeba uważać, żeby nie zawignął, w czasie deszczu go schować i tyle, ale sprawuje się naprawdę bardzo dobrze, także polecam z całego serca. Dobra, zwijamy się, jedziemy w drogę na północ. Gdzie się zatrzymam, nie wiem, pewnie gdzieś nad jakimś jeziorkiem albo nad zatoką, gdzieś nad morzem. Zobaczymy, na razie. Spójrzcie, kochani, taki mam widok, jak się wydrapałem pod górkę. Coś pięknego. Tu po drodze, tam na tych górkach, są normalnie wyciągi takie orczykowe, nieduże. Tu gdzieś śmigają na nartach w zimie. Piękny widok. Pogoda super, nie jest za gorąco, tylko wiaterek trochę daje w skórę, bo akurat jest prosto w twarzy, ale to nic. Ale pięknie. Przejrzyste takie powietrze, że aż po prostu nie wierzę. Żona z Ostrowa Wielkopolskiego. No i spotkałem przy okazji Polaków. Z Warszawy i pani z Ostrowa Wielkopolskiego, tak, którzy mieszkają 30 lat już w Szwecji. Zaczepili mnie, o mało mi rowera nie przewrócili. I porozmawialiśmy. Bardzo sympatyczni ludzie. Tak mówię, na swojej drodze spotykam samych sympatycznych ludzi. Ja tak patrzę. Fajnie było spotkać rodaków, pogadać. Chociaż 15 minut, bardzo to przyjemnie, jak ktoś się zaczepi i pogada. I powie, że to co robisz, to jest fajna sprawa. Dzięki, rodacy, za spotkanie. W miejscowości, nie wiem czy dobrze wymawiam, Ormskvaldik, coś takiego. Zobaczcie, tam skoczki narciarskie. Tutaj taki kolorowy budynek, zaraz go pokażę. Muszę troszeczkę cofnąć. O, proszę bardzo, jaki piękny kolorowy budynek nad zatoką. Ciekawe. Balkony takie powypuszczone na zewnątrz i kolorowe. I skoczki narciarskie, jak normalnie nasze Zakopane albo Wisła.
tej samej miejscowości, jaki ładny kościółek. Tlaszcze Góry lotnisko, tam jest lotnisko. Pas startowy tam lekko widać. Lampy naprowadzające. Ale nic nie leci. Na szczycie Góry lotnisko, no proszę bardzo. To chyba nieduże, no ale jest. Ogrodzone całe. Myślałem, że to samolot, to chyba autostradę słychać. Dobra. Jadę sobie szczyt wzniesienia. Zobaczcie, tam jest. Tam są jedne górki. To jest drugie wzniesienie, a tu jest droga przez trzecie. Tu trzeba było się wydrapać stamtąd. Tam. Koło tego lotniska. No i teraz jadę szczytem, tak jakby wzniesienia. Fajna droga. No, góreczki też fajne. Trzeba się troszkę było z nas pindrać. Ale widoczki też ładne. Za chwilę mi pokazuje nawigacja, że mam gdzieś skręcić w prawo. Nie wiem, czyli tam gdzieś będę jechał. Fajnie się jedzie spokojnie. Co jakiś czas auto przejedzie, ale bezpiecznej odległości. Pogoda się klaruje. Jest dobrze. I jeszcze jeden widoczek. Teraz taką ścieżynką przez las, około 14 km. Jeziorko z lewej. No i pewnie wyjadę za chwilkę gdzieś na jakąś górkę i się pokażę z następnej strony jeziorko, bo tak to jest. Albo z jakiegoś lasku niespodziewanie. Proszę bardzo, jak pięknie. Wjechałem na szczyt wzniesienia. Piękne są te białe meszki, takie, nie wiem co to jest. Ale to kapitalnie wygląda taki puch, to jest, dotykałem tego. To jest taki puszek. Jak bawełna, kurde, to wygląda. Kapitalnie. A i to jest droga szutrowa właśnie w Szwecji, taka najgorszej kategorii, po której się jedzie, a może nie jak po asfalcie, ale bardzo dobrze. I teraz będzie jazda w dół. Patrzcie, jakie super miejsce biwakowe. Tu jest, no, taka szopka na drzewo. Ławy. Tam są toalety. Tu jest palenisko, tu można się przespać. Patrzcie. Palenisko na grilla. Tam jest rzeka. Patrzcie, jaka obłędna miejscowa. Chętnie bym tu został, ale kurde, jeszcze jest młoda godzina. Gdzieś mam co. No kusi mnie tutaj, kurde, żeby zostać. Tylko dopiero 93 km mam przejechane, a jeszcze jest. Ale jest godzina 18 jeszcze.
można zrobić parę kilometrów. Ale patrzcie, jak tu jest cudownie. No piękny po prostu. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Domeczki przy ulicy. Żaden bez płotu. No i tu jest taki malutki płotek. Ale tak to wszystko, trawniki elegancko wygorzone, wygolone. Nie ma żadnych ogrodzeń, płotów, nie wiadomo czego. Bardzo mi się to podoba właśnie, że są tu tacy ludzie. Nie boją się po prostu. Rower mogę pod sklepem zostawić, nie boję się, że mi go ktoś opędzluje. Idę zakupy, robię i wracamy, wszystko jest na swoje miejsce. To jest dla mnie po prostu szokiem. Jeszcze jadę, szukam miejscówy. Jadę na razie wzdłuż rzeki, ale w kierunku morza. Jeszcze ta... Ta droga jest troszeczkę od tej rzeki oddalona. Ale potem się ma tam przybliżyć w którymś momencie. Zobaczymy, może znajdę jakąś fajną miejscówę. Na razie. Bo znalazłem, kochani, miejsce na nocleg. Tu jest most. Tam za mostem jest taka ścieżynka w dół. I tam gdzieś w tych szaczorach tam jest jakaś plaża. Tam spróbuję podjechać, może tam się rozłożę. I ta rzeka leci do morza. Na mapie to fajnie wyglądało, a się okazało, że są brzegi bardzo wysokie i ciężko się dostać do niej. Można się rozłożyć gdziekolwiek, ale ciężko z rowerem takim obładowanym się gdzieś rozlokować. Dobra, jadę szukać tam, tam się gdzieś przemieszczę i tam znajdę na pewno coś do spania. Na razie. No i mam miejscówę, namiot rozbity. Antek stoi tam, za drzewem. A tam jest rzeka. Pokażę wam tylko tak tutaj. Z góry. I tu jest rzeczka. Tu jest taka mini plaża. Teraz tam wskoczę do wody. To jest głęboko, bo tu takie są zakola. Tam jest ten most, który wam pokazywałem wcześniej. Ale tu jest głęboko, tu jest już płyciej, ale cieplutka woda, bo w tych zakolach fajnie woda stoi i się nagrzewa. Dobra, idę coś zjeść. A już po kąpieli. Ale wspaniała woda. Taka woda. Czysta, tylko taki ciemnobrązowy, ale czyśnisieńka i cieplutańka. Pranie już prawie zrobione, jeszcze tylko spodenki sobie wypiorę, przepiorę i idę jeść. Dobra, do jutra. Kochani, mamy czwartek, 1 lipca. Jutro będzie miesiąc mojej podróży. No ale dzisiaj jeszcze wam chciałem pokazać taką miejscówę, na którym spałem. Nie robiłem filmiku tam z miejsca, ale tam gdzie jest ta łacha piachu, to tam w tych szaczorach tam byłem rozbity. Uciekłem stamtąd, bo tam było trochę teraz z rana komarów. Zwinąłem się jak najprędzej. No, pan łowi rybę, chyba na muchę, tak się to nazywa. Ta woda jest taka brązowawa, ale uwierzcie mi, że jest czyściusieńka. Nie wiem, od czego ten odcień taki jest, czy od tych skał pod wodą, czy
czy jakieś minerały, ale jak się ją weźmie do butelki czy na rękę, to jest po prostu krystalicznie czyste. Musicie mi uwierzyć na słowo. Taki mostek, ja jadę w tamtą stronę trasą Eurovelo 7 i to praktycznie ona idzie obok, znaczy obok, takimi zakolami tej trasy ekspresowej E4 idzie, łączy się z nią kawałeczek, trzeba jechać, potem znowu tak bliżej morza, takimi półkolami, no ale kierunek cały czas północny. Jadę tam, odezwę się z trasy. Jadę sobie, kochani, jadę w stronę tej Umei trasą Eurovelo 7, a tu nagle niespodziewanie, proszę bardzo, widać 3002 kilometry. Za niecały miesiąc jazdy, bo jutro jest pierwszy, ja wyjechałem drugiego, ale tak naprawdę zacząłem kręcić trzeciego, bo drugi to był przejazd do Białegostoku, to praktycznie od trzeciego, no to jeszcze niespełna miesiąc i 3000 km, no niezły wynik. Jadę dalej. Cały czas, kochani, jadę tą trasą Eurovelo 7. Ona prowadzi przez, znaczy jakby patrzy na mapę, to na wschód od tej drogi szybkiego ruchu E4. Przez takie tereny cały czas, lasy. Tam po prawej stronie jest Zatoka Błotnicka, a po lewej ta droga szybkiego ruchu. I tak sobie spokojnie tu jadę. Było tam parę zjazdów na plażę w tamtą stronę, ale tam chyba wszystkie samochody z okolicznych miejscowości tam jadą. No i też by trzeba dołożyć tam 3 km w jedną stronę, 3 km w drugą. Na pewno znajdę kawałek plaży takiej, żeby nie musiał tyle kilometrów tam specjalnie jechać. A poza tym jedzie się bardzo przyjemnie. Troszeczkę wiatr dokucza w twarz, ale pogoda jest elegancka. Co jakieś tylko zastrzeżenia mógłbym mieć, to słabe oznakowanie tej trasy Eurovelo 7. Bo na żadnym skrzyżowaniu nie ma żadnych tabliczek. Ani na trasie, ani na skrzyżowaniach jest coś takiego jak cykle. Sparet się to tam czasami nazywa, ale to jest bardzo rzadko, bo trzeba się trochę wspomagać. Ja się wspomagam mapami CZ, na których ta trasa Eurovelo jest oznakowana. No i tak trzeba sobie jakoś radzić, bo no nie jest to na Łotwie na przykład było lepiej oznakowana trasa ta wokół Bałtyku 10. Co kawałek były tabliczki, a tutaj nie ma tego po prostu. No ale, a tak to poza tym żadnych zastrzeżeń nie ma. Na razie. Zobaczcie, kochani, żeby się ściśle kierować tą trasą rowerową tutaj, trzeba by patrzeć na takie znaki. Cykel sparek. Nie zawsze one są widoczne, tak jak ten u góry. Nieraz ich nie ma na żadnych skrzyżowaniach. I teraz kierując się tylko i wyłącznie tymi, to jest na przykład ten cykel sparet, biegnie razem z trasą tą Eurovelo 7, a na żadnym znaku nigdzie nie jest napisane Eurovelo 7, tylko cykel sparet i tymi tabliczkami można się kierować. Troszkę trzeba się wspomagać mapami, no ale dajemy radę. Tak jakby mogliby to poprawić Szwedzi perfekcyjnie w swoim działaniu, mogliby poprawić te oznakowania tych tras rowerowych. Ale to jest taki mój apel tylko. Nie wiem, do kogo dotrze. Nara. Jestem w miejscowości Umea. Chociaż jedna nazwa miejscowości, którą normalnie można wymówić. Przez rzekę przewyjeżdża. Z tego co patrzę, tutaj nie ma nic ciekawego do oglądania w tej miejscowości, zwykłe. W miarę nowoczesna miejscowość. Ale infrastruktura jak zwykle
elegancka i trasy rowerowe też. No witam, pod koniec dnia. To będzie miejsce moje chyba noclegowe. Tam są toalety i drewno na ognisko, bo nie mam kiełbasy. Tam jest zatoczka, tu jest Antek. I to jest moja pierwsza wywrotka. Pierwsza gleba zaliczona. Nie zdążyłem tego sfilmować. No ale wpadłem w kolejne, jak wyjeżdżałem z lasu. Na zakręcie była kolejna wzdłuż drogi. Padło przednie koło i bęc. No ale po 3000 km można sobie pozwolić na jedną wywrotkę. Dobra, idę oblukać, co tu jest. Co tu mamy? Przebieralnie. Są przebieralnie. Aha, tam jest toaleta. Tu jest drewno. Tam są toalety, ok. Miejsce na grilla oczywiście, to jest w standardzie, ławy. A tam za ulicą, tam jest jeszcze jeden plac też. Parking i tam też są ławy oczywiście. Ale ja zostanę chyba tutaj. Będę jeszcze zobaczyć nad wodę, jak to wygląda. Tu gdziekolwiek można sobie rozłożyć namiot, to później sobie oblukam gdzie. Ale to jest miejsce fajne, już to tutaj mi się podoba. Albo bliżej wody, zobaczę jak to wygląda. No może być. Może być miejscowa, tam ktoś się jeszcze opala. Tam. O i tutaj tworzą takie, tak jak w Estonii na tej plaży kamiennej. Popatrzcie, takie kamienne takie stożki. Dobra, idę oblukać miejscowe jeszcze, ale tu chyba zażyję chyba orzeźwiającej kąpieli. Woda jest słodka. Mimo tego, że tam jest zatoka już. Zatoka Botnicka tam gdzieś, no ale tu się miesza z rzeką. Jest słodka woda. Dobra, na razie.